Ja chciałbym z wami dzisiaj podzielić się, tak Bóg kładzie mi na sercu to, żeby dzielić się na temat łaski. I jak pewnie już niektórzy zauważyli na naszych portalach społecznościowych, chciałem mówić o Bożej łasce i tak naprawdę jutro będę kontynuował ten temat. O tym, jak przyjmujemy Bożą łaskę i co to zmienia w nas, czym ta łaska jest, ale też jutro chciałbym mówić o tym, co się dzieje, jak nie przyjmujemy tej łaski i jak nie okazujemy łaski i nie ma tej łaski w naszym życiu. Myślę, że to są bardzo ważne tematy, dlatego chciałem na ten temat właśnie tak mówić, tak na przełomie roku, bo to, ja uważam, że to jest jeden z ważniejszych tematów taki w chrześcijaństwie. Nie mówię, że najważniejszy, ale jeden z ważniejszych. I tak naprawdę, gdy pomyślimy o tym, jak koniec, bo jest koniec roku, ostatnie, jak dzisiaj nawet Staś powiedział, ostatnie nabożeństwo w tym roku, chociaż tak naprawdę moglibyśmy powiedzieć, że jutro też będzie takie, a niedzielne ostatnie to na pewno, to tak, nie, ale takie ostatnie niedzielne nabożeństwo i tak czasami zastanawiamy się o tym, jaki był ten rok, co przyniósł i ja tak pomyślałem, gdybyśmy teraz tak sobie przed oczami tak pomyśleli o największych wyzwaniach, jakie były w tym zeszłym roku, znaczy w tym jeszcze, który jest, który trwa, o rzeczach, z którymi się zmierzyliśmy, które były dla nas takie dużym wyzwaniem. Czasami dla niektórych to mogły być jakieś wyzwania w relacji, w rodzinach, może wyzwanie ze zdrowiem, z finansami. Jakiekolwiek to jest wyzwanie, jakie tokolwiek było i w jaki sposób Bóg nas przez to przeprowadzał. Wiecie, tak Bóg mi pokazał taką rzecz w przypadku apostoła Pawła, który też zmagał się z pewnymi rzeczami, a zwłaszcza z jedną, o której czytamy w 2 Koryntian 12 rozdziale, gdy prosi Boga, żeby usunął tą jedną rzecz z jego życia, żeby zabrał tą rzecz. Bo mu doskwiera, przeszkadza i nawet można powiedzieć, no byłby bardziej efektywny, gdyby mógł służyć Bogu bez tego. Dlatego, Boże, zabierz to. Ale to, co Bóg powiedział Pawłowi, tą odpowiedź, którą mu dał, to może nie było tym, czego on oczekiwał. Może nie było tym, co Paweł chciałby, co uważał, że pomogłoby mu i byłoby dla niego najlepsze. Ale Bóg powiedział mu w 12 rozdziale, w 9 wersecie, dosyć masz, gdy masz łaskę moją. Więc tutaj tak, wiecie, pomyślałem o tych wszystkich wyzwaniach, tych wszystkich przeciwnościach, z którymi się spotykamy w życiu i te jedne słowa, które Bóg mówi. Może Bóg nie rozwiązuje naszych problemów tak, jak my byśmy chcieli, ale zawsze daj nam to, czego potrzebujemy w tych sytuacjach. Jego łaska jest z nami. Łaska jest czymś wspaniałym, czymś cudownym. I tak naprawdę, gdy popatrzymy na to, Bóg chrześcijan właśnie tym odróżnia się od wszystkich religii, że jest Bogiem łaski. Jest mi łaska. I to jest coś, co tak naprawdę jest tak ważne i kluczowe do naszego życia chrześcijańskiego, żeby zrozumieć, czym jest Boża łaska. I tak naprawdę moje zrozumienie Bożej łaski zdeterminuje moje życie z Bogiem. Każdy dzień mojego życia. Bo czasami, no właśnie nawet tak jak Stasiu na początku zasygnalizował, mówiąc o tych różnych rzeczach, że ludzie często żyją w potępieniu, w takim rozczarowaniu, rozgoryczeniu wobec Boga, dlatego że nie dzieją się w ich życiu rzeczy, które oni by chcieli. Ale zapominają o tym, że Bóg nie jest jakimś tam, czy to Mikołajem, jak to niektórzy mówią, albo jakimś dżinem z butelki, że pocieramy i wyskakuje i spełnię twoje życzenia, tylko jakie to są, powiedz mi od razu, jestem chętny, gotowy do... Nie. On nie zawsze działa według naszych planów, naszych standardów, ale zawsze daj nam to, czego potrzebujemy. I łaska jest kluczowa w naszym życiu z Bogiem. I tylko parę wersetów chciałem wam przypomnieć. Efezjan 2,8 mówi, że z łaską jesteśmy zbawieni. Łaska jest tak ważna. Łaską jesteście zbawieni, nie przez wiarę, ale nie z nas, żeby się nikt nie chlubił, nie z żadnych uczynków, z naszych moich osiągnięć, ale z łaski. Łaską. 1 Koryntian 15,10 mówi, z łaski Bożej jestem tym, czym jestem. To, kim jesteś dzisiaj, kim Bóg ciebie uczynił, to jest z łaski Bożej. Nie z twoich zasług. Nie dlatego, że w tobie jest coś tak dobrego, że Bóg postanowił użyć ciebie. Nie, ale to wszystko dzieje się z łaski Bożej. Jesteś tym, kim jesteś.
2 Piotra 3,18 mówi, że wzrastajcie w czym? W łasce i w poznaniu Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. I to Jemu niech będzie chwała. Mamy wzrastać w łasce. No oczywiście jest tak wiele ludzi, którzy po prostu jedyne co robi, to wzrasta w tej drugiej części, w poznaniu. Znają Biblię na pamięć, ale to się robi niczym innym, jak tylko pychą, która nadyma. Jeżeli nie ma w tym łaski. Dlatego tutaj Piotr mówi, Bóg przez liście Piotra mówi, że wzrastajcie w łasce i w poznaniu. Te dwie rzeczy są bardzo ważne, kluczowe. Bo gdy będziemy w samym poznawaniu wzrastać, to stworzy się nic innego, jako zakon, który nie ma życia. Ale wiecie, to jest tak istotne. 1 Piotra 1,3 mówi, że połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce. W łasce, którą Bóg nam daje. I Hebrajczyków 13,9 jest powiedziane, to jest bardzo fajny werset, który tak bardzo ładnie obrazuje to. Nie dajcie się zwodzić przeróżnym obcym naukom. Dobrze jest bowiem umacniać serce łaską, a nie pokarmami. Tym, którzy o nie zabiegali, nie przyniosły one pożytku. Wiecie, dla mnie to jest tak niesamowite, bo poszukiwanie innych rzeczy w życiu i próbowanie nasycenia się innymi rzeczami w życiu po prostu nie przynosi pożytku. Ale gdy umacniam serce łaską, gdy wzrastam w poznaniu i w łasce, gdy umacniam się w łasce i całkowicie pokładam nadzieję w łasce, to wtedy to przynosi ogromny pożytek mojemu życiu. To jest coś nieprawdopodobnego. Boża łaska. Wiecie, i nawet już, gdy patrzymy, dla mnie to jest ten obraz taki niesamowity, gdy Bóg objawił się Mojżeszowi, gdy powołał go, żeby wyprowadził ludzi z Egiptu i potem miał ich poprowadzić przez ten cały czas, gdy miał ich być ich takim pośrednikiem między Bogiem. I wiecie, to jest niesamowite, bo oni przeszli przez wiele. Widzieli Morze Czerwone, które się rozstępuje, widzieli mannę, którą Bóg im zsyłał, karmił ich, był z nimi. Tak wiele widzieli. I Mojżesz widział to samo. Ale potem w 33 rozdziale 2 Mojżeszowej Bóg powołuje Mojżesza do tego, żeby dalej prowadził ten naród, żeby był z nim i mówi do niego: znalazłeś łaskę w moich oczach. I powtarza to chyba z 5 razy tam w tym jednym fragmencie. Mojżeszu, prowadź ten naród, ja ci daję tą możliwość. Dlaczego? Bo znalazłeś łaskę w moich oczach. Nie dlatego, że jesteś wyjątkowo elokwentny, że to, że tamto, ale dlatego, że znalazłeś łaskę w moich oczach. Znalazłeś łaskę w moich oczach. I Mojżesz po prostu, który to słyszał, mówi: Boże, okej, super, ale pokaż mi, kim jesteś. Pokaż mi to, jakim Bogiem Ty jesteś, żebym wiedział, jak tych ludzi prowadzić. I ja po prostu nigdzie nie pójdę, jeżeli Ty nie będziesz ze mną. Potrzebuję Ciebie każdego dnia, bo bez Ciebie nic nie dam rady. I zobacz, jakie niesamowite jest w 34 wersecie, rozdziale, wersecie 6, gdy Bóg powiedział Mojżeszowi: okej, pokażę Ci, kim jestem, przejdę obok Ciebie, ale nikt nie może mnie zobaczyć i żyć. Dlatego zasłonię Twoje oczy i przejdę, moja obecność przejdzie obok Ciebie i objawię Ci się, jakim Bogiem jestem. Zobaczysz, jaki jestem. I zobaczcie, jak niesamowite jest to, że Bóg przyszedł obok niego i Mojżesz zobaczył tego Boga, który mu się objawił w jaki sposób? Który jest: Boże, Ty jesteś miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność. Zobaczcie, jak niesamowity obraz Boga, Jego charakteru, jakim ja jestem Bogiem. Mojżeszu, okej, przejdę obok Ciebie i teraz możesz mnie poznać takim, jakim jestem. Jestem pełny miłosierdzia, łaski, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność. Mojżeszu, taki jestem. Taki jestem. I Bóg wielokrotnie na kartach Biblii objawia nam się właśnie jako taki Bóg, który jest pełen łaski. Gdyby Bóg nie miał łaski, to marny nasz los. Ale chciałem, żebyśmy przyjrzeli się przez chwilę i na tym się zatrzymamy dosyć długo, bo jutro też będziemy kontynuować ten fragment z tego fragmentu. To jest Ewangelia Łukasza, 15 rozdział. Niesamowite przypowieść, niesamowita historia.
I zobaczymy tutaj w tej historii, jaki obraz Boga przedstawia nam Jezus. Jak Jezus mówi o Bogu, jakim On jest, kim On jest. I od 15 rozdziale On mówi o trzech, On mówi, że przypowieść jakby w trzech częściach, o zgubionej owcy, o zgubionej drachmie i o zgubionym synu. A tak naprawdę myślę, że powinniśmy powiedzieć synach. Zgubionych synach. Ciekawe jest to, że te przypowieści, które Jezus tutaj używa, które mówi do ludzi, do kogo On ją mówi? Zobaczcie, już w drugim i trzecim wersecie Jezus mówi i do faryzeuszów i uczonych w piśmie, którzy szemrali i mówili, że jakże On z grzesznikami siada, przyjmuje, jada, i po prostu jakże On może spędzać czas z tymi ludźmi? Krytykowali Go za to, że spędza czas z grzesznikami, z tymi odrzuconymi, z tymi, których w oczach świętych byli kimś gorszym. Jezus spędzał z nimi czas. I był krytykowany za to. I dlatego Jezus mówi do nich, okej, pozwólcie, że powiem wam takie podobieństwo. I zaczyna im mówić o zgubionej owcy, o zgubionej drachmie, i o zgubionych synach. I wiecie, od 11 wersetu, bo tej przypowieści chciałem, żebyśmy się przyjrzeli. Jezus mówi, pewien człowiek miał dwóch synów. Widzimy w tej przypowieści trzy osoby. Widzimy ojca, który jest obrazem Boga. Gdy będziemy czytać tą historię, tą przypowieść, to patrzmy na tego Ojca jako obraz, który Jezus nam maluje, żeby pokazać nam, jaki charakter ma Bóg Ojciec. Widzimy drugiego, pierwszego syna, który jest takim obrazem zagubionego grzesznika. Grzesznika, który się zgubił, który podjął niewłaściwe decyzje i jest gdzieś tam daleko od Boga. Ale też widzimy drugiego syna. Drugiego syna, który jest obrazem religijnego grzesznika. I wiecie, tak naprawdę obaj są zgubieni. Ale może nie każdy z nich jest tego świadomy, że jest zgubiony. Jeden myśli, o jaki jestem wspaniały, jaki jestem cudowny. Ha, taki, o, lepszego ode mnie to nie ma. A drugi, o, co ja narobiłem, jestem grzeszny. Potrzebuję wracać, potrzebuję Ojca, potrzebuję wrócić do Niego. Dwóch grzeszników. Ale wiecie, ta historia, którą będziemy czytać, ja bym chciał, żebyśmy tak bardziej się też przyjrzeli od strony takiego tła historycznego, jak to wyglądało w tamtych czasach i co tak naprawdę ci ludzie, do których Jezus mówił tą historię, co musieli myśleć i co, bo pamiętajcie, że On mówił do tych faryzeuszy, uczonych w piśmie, którzy myśleli, że wszystko wiedzą na temat Boga, którzy powinni reprezentować Boga przed ludźmi, a tak naprawdę co robili? Przynosili Mu hańbę. Ale zobaczcie, ta historia, którą Jezus opowiada tutaj od 11 wersetu, to tak była obca kulturowo dla tych ludzi, którzy go słyszeli, że oni mogliby myśleć, to nie ma szans, żeby takie coś się mogło wydarzyć. Tak to nie działa. W ogóle kulturowo czy prawnie to jest nie do pomyślenia, żeby tak miało miejsce. I to jest ciekawe, że ci ludzie mogli kompletnie nie rozumieć tego, co On do nich mówi. Mówi, co Ty mówisz? Przecież powinien ten ojciec zrobić zupełnie inaczej. Ten syn powinien, nie mógłby tak zrobić, nie mógłby tamtej, po prostu zupełnie obcy. I to wiecie, to jest ciekawe, bo my często, my nie rozumiejąc Bożych dróg, myślimy sobie, Boże, to tak nie może być. To musi być po mojemu, tak jak ja sobie to ułożyłem, według moich planów. I chcemy wieść swoje życie według swoich planów, wszystko kontrolować, mieć wszystko w swoich rękach i... Jezus tak naprawdę tą historią, którą tutaj opowiada, On burzy ten koncept cały. Bo On mówi, Twoje drogi to nie są Boże drogi. Boże myśli to nie Twoje myśli. Bóg działa tak, jak On chce, a nie według Twoich standardów, według Twoich założeń, Twoich wymyśleń. I teraz zobaczcie, tą historię Jezus zaczyna w ten sposób, że ten młodszy syn przychodzi do Niego w 12 wersecie, do Ojca i mówi tak. Ojcze, daj mi część majątności, która na mnie przypada. Wtedy on rozdzielił im majątność. Nie przychodzi syn, młodszy syn, przychodzi do ojca z żądaniem, chcę moje i chcę teraz. Chcę moje
chcę to teraz. Wiecie, to jest, to już było tak nieakceptowalne kulturowo. No bo zaraz. W tamtej kulturze oni o dziedzictwie to tak no, raczej się nie rozmawiało o tym. Ojcze, dobra, to jak ty umrzesz, to co ja dostanę po tobie? Która część mojego majątku będzie... I o takich rzeczach się nie rozmawiało. I mało tego, gdy ktoś otrzymywał dziedzictwo, to z tym wiązały się dwie rzeczy. To, że otrzymywał jakąś swoją część tego dziedzictwa po swoim ojcu, ale druga część, która się wiązała z tym, to jest to, że był odpowiedzialny za to, co otrzymał i za tą rodzinę, o którą musiał się troszczyć, która została, którą miał mieć. A ten syn, on przychodzi i burzy całkowicie tą koncepcję tego, co miało być, bo on mówi, ja nie chcę czekać, ja chcę po prostu swoje tu i teraz. I nie chcę być odpowiedzialny za to, co ja dostanę. Nie chcę być odpowiedzialny za ludzi, za rodzinę, za majątek. Ja chcę tylko swoją kasę. Dawaj mi to, co mi się należy. Wiecie, tak naprawdę, gdybyśmy mieli to sparafrazować do takich słów, to niemalże on mówi do swojego ojca tak, ojcze, wiesz co, chciałbym, żebyś już umarł, ale ty po prostu nie chcesz umrzeć. Bo ja bym już chciał dostać teraz. Ja nie chcę czekać, aż ty umrzesz, żeby dostać swoje dziedzictwo, bo ja chcę już teraz je dostać. Chcę już teraz. Nie chcę czekać na to swoje. Bo teraz jestem młody, mogę sobie szaleć, mogę robić się to, tamto. A kto wie, kiedy ty odejdziesz, kiedy dostanę swoje dziedzictwo? Może już będę wtedy stary, już nie będę mógł sobie tak szaleć. Ja chcę teraz. Wiecie, to pokazuje nam jego serce, które było pełne egoizmu, było samolubne, beztroskie. Miał gdzieś rodzinę całą. On tylko chciał to, co mu się należy, to, co powinien dostać i chce już to od razu teraz. To widzimy jego serce. Ale zobaczcie, ale w tym wszystkim też widzimy ojca. Co to dla niego znaczyło? Jakże musiał, jakie bolesne to było dla niego, że jego młodszy syn przychodzi do niego i mówi mu takie słowa. Ludzie, którzy to słyszeli, do których Jezus mówił, to dla nich to było takie niezrozumiałe, że normalnie powiedzieli, no, ale ten ojciec, to co powinien zrobić z takim synem, który przyszedł z takimi żądaniami, to powinien go wykopać, do widzenia i nie chce mieć z tobą nic wspólnego. Przynosisz wstyd mi, przynosisz wstyd rodzinie, jesteś hańbą dla naszej rodziny. Do widzenia. Tak naprawdę w tamtej kulturze prawnie i zgodnie z prawem, które Bóg dał przez Mojżesza. Oj, to jest bardzo brutalne prawo. Gdy syn był taki zbuntowany przeciwko swojemu ojcu, to co powinien ojciec z nim postąpić? Przeczytajmy. 5 Mojżeszowa 21, od 18 do 21 wersetu. Jeśli ktoś ma syna upartego i kromnego, który nie słucha ani głosu swojego ojca, ani głosu swojej matki, a choć oni go karcą, a on ich nie słucha, to pochwycą go jego ojciec i matka i przyprowadzą do starszych jego miasta, do bramy tej miejscowości i powiedzą do starszych miasta, ten nasz syn jest uparty i krnąbny, nie słucha naszego głosu, żarłok to i pijak. Wtedy wszyscy mężowie tego miasta ukamienują go i poniesie śmierć. Wytępisz zło spośród siebie, a cały Izrael to usłyszy i będzie się bał. Ojciec robi coś zupełnie sprzecznego z kulturą, z prawem, zdrowym rozsądkiem. Wiecie, tak naprawdę ci, co słyszeli tą historię, którą Jezus opowiada, mogli myśleć, ale to ten ojciec to jakiś głupi, niespełna rozumu. Jak on, co on, bez sensu, co on robi? Bo co on zrobił? Bo on poszedł i rozdzielił tą majętność. Poszedł i rozdzielił. I co, tak naprawdę, pamiętajcie to, że ten ojciec, to nie jest tak jak w dzisiejszych czasach, nie? Że ojciec idzie do ściany, jak to, pamiętam, jak moje dzieci, jak były małe i jak coś trzeba było kupić, to, a ja mówię wtedy, ale skąd mamy na to wziąć pieniądze? Jak to skąd? Idziesz do ściany i wyciągasz z bankomatu, nie? To takie proste. No może dzisiaj to jest proste, ale w tamtych czasach ten ojciec miał ziemię, miał posiadłość, miał coś, co cały dobytek, który był gromadzony z pokolenia w pokolenie. I z pokolenia w pokolenie. I to oznaczało sprzedać czegoś, co bezpowrotnie straci.
Nie będzie mógł już tego odzyskać. Coś, co jego ojciec gromadzili. I co jeszcze ciekawe, on sprzedał to, a sprzedaż szybko, bo musiał, no, syn czeka, trzeba to sprzedać. Dobra, czy mamy kupca? Gdy sprzedajesz szybko, to sprzedajesz ze szkodą. Tanio. Jak chcesz coś szybko sprzedać, bo potrzebujesz szybko pieniądze, to niestety, zwłaszcza jak samochód na przykład sprzedajesz, myślisz sobie, a tyle mogę za niego wziąć, tyle jest na rynku warty, ale potrzebuję szybko go sprzedać. O, i tu się okazuje, że o, może połowę z tego wezmę, co bym chciał. Ze stratą. Ale ten syn, ale ten ojciec to co robi? Robi to dla tego syna. Sprzedaje ten majątek. I rozdziela. I daje temu synowi. I zobaczcie, on nie daje temu synowi po to, żeby mógł założyć swoją rodzinę, żeby mógł tam żyć i żeby w razie czego ojciec miał gdzie się schronić, gdy już będzie stary i będzie potrzebował opieki. Nie, on daje to temu synowi po to, żeby sobie wziął i roztrwonił. Także to jest w ogóle kulturowo nie do pomyślenia. Ludzie słuchając to mówili, nie no, co w ogóle jaki ten obraz ojca namalujesz? Przecież to jest w ogóle nie do pomyślenia, żeby ktoś tak zrobił. To tak się nie robi, takich rzeczy. Ale wiecie, co jest jeszcze ciekawego, gdy czytamy tutaj? W tej chwili ani słowa nie ma o starszym bracie. A kulturowo w tamtych sytuacjach, wiecie, on jest taki dziwnie milczący, a tak naprawdę powinien stanąć jako taki rozjemca i po prostu przywołać swojego młodszego brata do porządku i powiedzieć, ty chłopie, no co ty robisz? Tak się nie robi. No weź, o czym ty mówisz? Nie przynoś wstydu ojcu, nie przynoś wstydu nam, całej naszej rodzinie, całej wiosce, po prostu co ty? I on powinien go ustawić. Bo tak to było kulturowo. Starszy syn był tym, który występował w takich sytuacjach. Ale jakoś dziwnie milczy, dziwnie go nie ma. Przez ten cały czas. Ani raz nie jest wspomniany. To też pokazuje serce tego człowieka. Bo nie troszczy się o swojego ojca, swojego brata. Jest zajęty swoimi rzeczami. Ale do niego przejdziemy następnym razem. Nie? I zobaczcie, w 13 wersecie czytamy dalej, że po niewielu dniach młodszy syn, czyli zobaczcie, niewiele dni trwało to spieniężenie tego majątku, więc to musiało być z dużą stratą. Syn zabrał wszystko i odjechał do dalekiego kraju i tam roztrwonił swój majątek, prowadząc rozwiązłe życie. Wow. Wyjechał do dalekiego kraju, wziął tą całą kasę. I wiecie, gdy przyjeżdżasz do jakiegoś obcego kraju, nikogo nie znasz i chcesz się bawić, chcesz balować, no to co robisz? Organizujesz imprezy. Zapraszasz celebrytów, otwierasz gazetę, sprawdzasz, kto jest najbardziej popularny, kto jest tutaj na językach. Okej, zapraszam tych ludzi i wszystkich, kogo się da, żeby po prostu... ludzi, zaprzyjaźnić się z ludźmi, żeby oni mi polubili, żebym był jedną z nimi, żebym mógł z nimi się bawić i tak dalej, i tak dalej. I wiecie, organizowanie takich imprez to niestety kosztuje. To kosztuje. I cały jego majątek po prostu zaczął tak topnieć, tak bardzo szybko. Na to rozwiązłe życie. I wiecie, zobaczcie, to jest ciekawe. Wszyscy chcą być wokół niego, bo on ma dużo pieniędzy. Ma dużo pieniędzy. Jest zabawa wokół niego. No to super, to jesteśmy jego przyjaciółmi. Bądźmy obok niego, bądźmy razem z nim. Po prostu jest fajny gość. A wszyscy się cieszą i go doją. Po prostu doją go, jak tylko się da. Bo ma pieniądze. Bo jest obcy w naszym kraju i po prostu chce się wkupić w nasze łaski. No to czemu tego nie wykorzystać? Nie? Tak było. Ale widzimy w 14 wersecie, że gdy już stracił wszystko, nastał wielki głód w owym kraju i on zaczął cierpieć niedostatek. Jakie to jest ciekawe, gdy kończą się pieniądze, kończą się tak zwane też przyjaźnie. Nagle, gdy nie masz już niczego do zaoferowania temu światu, to ten świat cię traktuje, już zaczyna traktować jako zbędny balast. Już nie jesteś potrzebny. Do widzenia, nie potrzebuję cię. Bo wiecie, ja to już niejednokrotnie mówiłem, ale gdy pracowałem kiedyś w firmie, w której byłem dyrektorem marketingu i miałem bardzo duży budżet marketingowy, słuchajcie, ludzie do mnie wydzwaniali codziennie.
żeby się spotkać na herbatkę, na kawkę. O, jak fajnie byłoby się z Panem spotkać. Tutaj, Panie Maćku, kiedy moglibyśmy się spotkać? Zapraszam na herbatkę. I fajnie, ale gdy przestałem tam pracować, wtedy ci sami ludzie zaczęli do mnie dzwonić, ja mówię, no nie mam pracy. Był zwłaszcza taki jeden człowiek, który do mnie dzwoni i Panie Maćku, jak tam, może byśmy się spotkali na herbatkę, na kawkę, coś tego. Ja mówię, wie Pan co, teraz nie mam czasu, bo szukam pracy. Ale co, już Pan nie pracuje? No nie, no szukam pracy. Ty Pan co, dzwońmy się za tydzień, to ja wtedy może spróbuję, umówimy się, to ja może Panu pomogę, może coś spróbujemy coś znaleźć. Minęło 6 miesięcy. Znowu dzwoni ten sam człowiek i mówi, Panie Maćku, jak tam u Pana? Czy już ma Pan pracę? Znalazł Pan już pracę? Mówię, no jeszcze nie. Aha, no to ja zadzwonię w przyszłym tygodniu, to się jakoś umówimy i tak dalej. Ja tamtego czasu już słuch po nim zaginął. Nie. Ale tak ten świat wygląda. Dopóki masz pieniądze, dopóki masz coś do zaoferowania temu światu, to będziesz je klepał po ramieniu. O, jaki jesteś wspaniały. Ale gdy już przestaniesz mieć, to nagle jesteś zbędnym balastem. Jesteś niepotrzebny. I ten syn dokładnie tak samo się czuje. Tym bardziej, że był głód w danym kraju. A jak jest głód, to ludzie najpierw zajmują się czym? Sobą i swoimi najbliższymi, a nie obcymi. On był tam obcy, który próbował się wkupić w ich łaski, no ale z takim, a nie innym skutkiem. No i co dalej? Robi 15 werset. Poszedł więc i przystąpił do jednego z obywateli owego kraju, a ten wysłał go do swojej posiadłości wiejskiej, aby pasł świnie. Wiecie, to jest ciekawe, bo on już był tak zdeterminowany, żeby cokolwiek robić, żeby zarobić, żeby mieć co jeść, bo no przecież trzeba coś robić. Myśli, podejmij każdą pracę. To była najgorsza praca, jaką mógł mieć. Ktoś, kto był Żydem. Młodym Żydem jeszcze nawet. Wiecie, to jest tego typu praca, gdy na przykład firma chce się pozbyć pracownika i nie chce go zwolnić, to daje mu taką propozycję zmiany stanowiska, że jest przekonany, że na pewno tego nie przyjmie. Nie? Słuchaj, mamy dla Pana świetną propozycję. Chcemy Pana przenieść do naszego oddziału gdzieś tam za górami, za lasami. To sobie dopowiedzcie nazwę jakąś. Nie? Do Bełchatowa. Nie, żartuję. Nie, przeniesiemy do Pana, do naszego, albo zmieniamy Panu stanowisko i teraz będzie musiał, ponieważ będzie Pan teraz kontaktował się z naszym zagranicznym oddziałem, więc będzie musiał Pan pracować od 5 rano do 22 na przykład. Nie? No to takie propozycje, które są przekonani, że na pewno odrzuci, że na pewno tego nie przyjmie i mamy problem z głowy. Do widzenia. Pozbyliśmy się. Ale to jest właśnie tego typu praca. Gdzie on po prostu wie, że jest najgorsze, co mogło go trafić. Pracować ze świniami. Ale jakby tego było mało, to nawet tam, w tej pracy, pragnął napełnić brzuch swój omłotem, którym karmiły się świnie, lecz nikt mu nie dawał. To pokazuje tak naprawdę o tym, że nikt go tam nie szanował. Dopóki miał pieniądze, dopóki był kimś, bo mógł coś wkupić się w jakieś łaski, to super, wszyscy byli wokół niego, wszyscy się chętnie bawili. Ale gdy wszystko stracił, to jest dokładnie obraz tego świata. Nawet nie miał co jeść. Nikt się o niego nie troszczył. I wtedy nadszedł ten moment, wspaniały moment, który tu jest napisany, wejrzał w siebie, 17 werset. A wejrzawszy w siebie, rzekł, iluż to najemców ojca mego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Coś kliknęło w jego głowie. Jejku, mój ojciec, to nawet najemnicy mieli u niego dobrze, a ja cierpię. Gdzie te najemnicy, to żebyście wiedzieli, to są typu tacy pracownicy, jak czasami, nie wiem, w Polsce zdarza się, że podjedziesz pod Castoramę, czy pod jakiś taki, jak kiedyś tam byłem, to widziałem, stało tam kilku takich wyglądających trochę nieświeżo, ale tylko stali i czekali, jak ktoś przyjdzie i zabierze ich żeby do jakiejś roboty tam, żeby coś zrobić. Nie mają żadnych wynagrodzeń, niczego, tylko po prostu czasami nawet za butelkę czegoś tam popracują, żeby tylko coś mieć za jakieś jedzenie, czy tam jakąś drobną opłatę. Są tacy najemnicy. To nie są zatrudnieni na etacie, nawet na śmieciówce, po prostu tylko tak, żeby coś zrobić i coś dostać za to. I to taki najemnik. Ale on jest zdesperowany i myśli po prostu, jejku, u mojego ojca nawet najemnicy mają się nieźle. Mają się nieźle, a ja z głodu ginę, ja cierpię. Wiecie, co jest ciekawe? Często tym, co zwraca nas w kierunku Boga,
to jest właśnie to taka determinacja, takie bycie zdeterminowanym, gdy ja już widzę, że cały mój plan, który miałem na moje życie, po prostu nie działa. Wszystko się sypie. Wszystko to, co ja sobie wymyśliłem, że to, co sobie ułożyłem, to myślałem, że to jakoś to będzie, ale to wszystko się rozsypało jak domek z kart i teraz już mi nie pozostało nic innego, jak tylko iść do Boga. Zaczynam wołać, Boże, pomóż mi, potrzebuję Ciebie, Boże, gdzie jesteś? Po prostu potrzebuję Twoich otwartych ramion, w których mógłbym się skryć, w których mógłbym się utulić. Boże, potrzebuję Ciebie. Taka determinacja. I wiecie, ja myślę, że te nasze upadki, frustracje, te słabości, to nie są tym, co sprawia, że powinniśmy odejść od Boga, oddalać się od Niego, ale pokazują nam o tym to, że nie ma innej i lepszej drogi, niż tylko wracać do domu swojego Ojca. Tylko być i biec do Boga i w Jego ramionach się skryć. Tylko zobaczmy, co się dzieje. Ten syn po prostu postanowił, że wróci i wraca. 18 i 19 werset mówi tak. Wstanę i pójdę do ojca mego i powiem mu, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Uczyń ze mnie jednego z tajemników swoich. Nie? Układa sobie mowę. Mówi, że a, dobra, ja sobie przyjdę do ojca i powiem mu to i to. No bo nie chciałbym, żeby po prostu... No wykonano na mnie to, co prawo nakazuje. No bo prawo nakazywało, gdyby takiego syna zobaczyli z powrotem w wiosce, to mogliby go ukarać za tą jego krnąbrność, za to, że przyniósł wstyd i hańbę swojej rodzinie. Nie, ale ten syn zobaczył, że jego plan na życie nie działa i postanawia coś zmienić. To jest coś, czego każdy z nas potrzebuje, gdy widzimy, gdy nasze decyzje, które podejmujemy, pokazują nam, co to nie działa. To nie tędy droga. I gdy zobaczę coś takiego, to pierwsza rzecz, którą powinien robić, wrócić do Ojca. Biec do Boga. Nie ukrywać się przed Nim. I Syn chce to pojednać się z Ojcem w jaki sposób? Naprawiając to, próbując odpracować to wszystko, co zrobił. No i jakże się zdziwił. Zobaczcie, 20 werset. Wstał i poszedł do Ojca swego, aby go jeszcze... A gdy jeszcze był daleko... Ujrzał go jego ojciec, użalił się i pobiegłszy rzucił mu się na szyję i pocałował go. Gdy zbliżał się do domu swojego ojca, jego ojciec ujrzał go, użalił się, pobiegł do niego, rzucił mu się na szyję i pocałował go. Wiecie, ten obraz jest tak szalony dla tych ludzi, którzy tego słuchali, że po prostu no to tak to nie działa. Przecież ten ojciec powinien już dawno uznać tego syna za martwego, że po prostu on nie istnieje dla mnie. Bo po prostu to, co zrobił dla naszej rodziny, dla mnie, to po prostu go dyskwalifikuje. Nie ma go. Tak ludzie mogliby to odbierać, gdyby to słuchali. Ale Jezus tutaj pokazuje nam obraz Boga, Ojca. To jest niesamowite, bo my wszyscy jesteśmy jak ten syn. My wszyscy jesteśmy. Chcemy swego, tu i teraz. Chcemy swoich planów, swoich rzeczy i upadamy, podejmujemy złe decyzje, przynosimy hańbę dla tego, kogo uważamy za ojca. I wiecie, i co wtedy robimy? To jest jedyna droga. Wracam do ojca. Wracam do ojca. I ojciec, gdy go zobaczył, to jest niesamowite, to, że go ujrzał, to oznacza, że on codziennie wychodził i patrzył, czy mój syn wraca, czy już gdzieś, może już wraca. Kiedy on wróci? On patrzył, widział go z daleka, bo wypatrywał go, był poruszony współczuciem. On wiedział, że czekał, aż to kiedy wróci, nie porzucił syna, nie pomyślał, że a, on już jest dla mnie martwy, już nie chce mieć z nim nic wspólnego. Nie. Martwił się o niego. Pewnie modlił się i czekał. I potem pobiegł do syna. Wiecie, to w ogóle też jest takie dziwne, bo w tamtej kulturze właśnie starsi mężczyźni raczej nie biegali, to dzieci biegają, no bo jest biec, to musiałby podwinąć swoją szatę i biec, pokazać swoje kostki. No ale faceci raczej nie pokazywali, jeszcze w starszym wieku nie pokazywali swoich kostek, bo to też był wstyd, to raczej chodzili dystyngowanie. Ale ten nie. To po prostu nie przejmuje się tym, co inni pomyślą. Nie przejmuje się o tym, co inni powiedzą, bo to jego syn wraca. Więc podwija swoją szatę i biegnie do tego syna.
I biegnie do niego, co sił w nogach. I jak już po prostu dobiegł do niego, to rzucił mu się na szyję. I zaczyna go całować. I nie pozwala mu mówić. Bo zobaczcie, syn miał przygotowaną mowę, z którą przyjdzie do swojego ojca, ale Jezus tak zdefiniował nam serce Boże dla zgubionych, dla tych, którzy odeszli, którzy upadli, że ten syn tak naprawdę w tej historii nie ma nawet szans na to, żeby się przyjść i powiedzieć swojemu ojcu to, co tak naprawdę chciał mu powiedzieć. Bo zobaczcie, w 21 wersecie on mówi tak, syn zaczął mówić do swojego ojca: ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. On tak zrozumiał swój grzech i zaczął go wyznawać, zaczął mówić, ale wiecie, ojciec zupełnie inaczej się zachował. Bo zobaczcie, w wersecie 18 i 19 przed chwilą czytaliśmy, że on, gdy przygotowywał swoją mowę, powiedział: ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Ale już tej trzeciej części tego, tej ostatniej części, już nie zdążył powiedzieć. Już nie zdążył powiedzieć: uczyń ze mnie jednego z najemników swoich. Ojciec mu nie dał dokończyć tego. Nie pozwolił mu tego, bo powiedział: ty nie jesteś żadnym najemnikiem. Ty nie jesteś kimś, kto przychodzi, żeby odpracować to, co zrobił. Jesteś moim synem, którego tak kocham. I wiecie, ty może rozumiesz ten grzech w taki religijny sposób, którego byłeś uczony, że złamałeś zasady, przekroczyłeś, nie przestrzegałeś, to musisz zapłacić, musisz odpracować. Tego wszystkiego my byliśmy uczeni, którzy byli w kościele katolickim, w konfesjonale to się działo, że ja po prostu muszę, zgrzeszyłem, to muszę to pójść, wyznać i odpokutować, muszę w sensie takim, że muszę tam zrobić pewne rzeczy, które ksiądz mi każe i tak dalej, bo w konfesjonale tak było. Ale tu jest zupełnie co innego. Bóg pokazuje nam zupełnie co innego. Bo syn przychodzi do połowy swojej mowy, do dwóch trzecich swojej mowy. I nagle ojciec nie daje mu dokończyć. I tu spotyka go coś, o czym czytamy w Rzymian 2:4. Dobroć Boża do upamiętania prowadzi. Dobroć Boża. Wiecie, ojciec po prostu mówi do syna: synu, liczy się to, że wróciłeś. Że wejrzałeś w siebie, zrozumiałeś to, co uczyniłeś złego i wróciłeś do mnie. I dlatego ojciec mówi do swoich sług: przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie mu piersi na jego rękę i sandały na jego nogi. Wiecie, to jest niesamowite. On mówi szybko, do tych sług, którzy pewnie patrzyliby zaszokowani, jak to? On go tak przyjmuje po tym, co zrobił? On mówi szybko, po prostu natychmiast, po prostu dawajcie tu najlepszą szatę. A ci słudzy: jak to najlepszą? Przecież najlepsza szata jest twoja. Tak, najlepszą szatę. Dawać mi ją tutaj nagle do niego, bo ja chcę zakryć moim autorytetem, moją szatą. Chcę zakryć jego występek, jego grzech, jego upadek, jego złe decyzje. Chcę to zakryć. Jakby tego było, to mówi: przynieście też pierścień. Wiecie, w tamtych czasach nie było kart kredytowych czy jakichś innych takich rzeczy, ale pierścień był czymś, co oznaczało, że ten człowiek, autorytet tego, czyli to był pierścień, stoi za tym pierścieniem. I to jest niesamowite, że gdy wystarczyło pokazać ten pierścień, nie wiadomo było już, kto jest to, z kim masz do czynienia i że możesz tutaj biznes czy cokolwiek robić. Ale ci słudzy mogli powiedzieć: ale panie, ale przecież on zmarnował połowę twojego majątku. I ty chcesz jeszcze teraz mu powierzyć PIN do swojej karty? Chcesz mu dać dostęp do konta przez ten pierścień? No przecież to jest nielogiczne, to jest irracjonalne. No po prostu tak się nie powinno robić. Tak, ja kocham go. Jego miejsce w moim domu to jest miejsce syna, który był zgubiony, ale się odnalazł. Ze wszystkimi prawami, które należą dla syna. Mówi: weźcie też sandały na jego nogi. To też pokazuje, że to, co było, minęło, teraz będzie chodził w nowym, w autorytecie, który ma w moim domu, w mojej rodzinie. I to stare przeminęło. I jakby tego było mało, w 23 wersecie mówi: przyprowadźcie też tuczne ciele, zabijcie je i będziemy jeść i weselić się. Po prostu będziemy mieć imprezę, będziemy się radować, będziemy się cieszyć.
Dlaczego? Bo ten mój syn był umarły, a ożył. Zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się weselić. Wow. Zobaczcie, jak niesamowity obraz Boga Chrystus nam tutaj maluje w tym obrazie. Grzesznik, który był zgubiony, podjął złe decyzje, przyniósł wstyd, obraził, znaczy zrobił tak rzeczy, które po prostu za to powinna go spotkać taka kara, jaka powinna być. Czym to się różni od nas? Biblia mówi wyraźnie, że zapłatą za grzech jest śmierć. Ale łaską Bożą jesteśmy zbawieni. To, co uczynił Chrystus, jest tak niesamowite. I zobaczcie, i weselili się wszyscy, cała wioska się weseliła. To mi przypomina, też mówi o weselu baranka, gdy wszyscy będziemy po prostu w niebie radować się w obecności Chrystusa, bo byliśmy zgubieni, ale się odnaleźliśmy. Ale odnaleźliśmy. I to, co robi Ojciec, jest tak szokujące, bo Ojciec bierze to poniżenie, ten wstyd tego Syna i bierze to na siebie. I mówi, ja zakrywam to wszystko. Ja daję Mu nowe życie, nie jako najemnika, ale jako mojego sługę, mojego Syna. On jest moim Synem. I to jest niesamowicie cudowny obraz tego, co czytamy w Jana 3,16, 17, że tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Także cudowny obraz tego. I tak samo w Tytusa 2,11, gdzie jest powiedziane, że objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich. Dla wszystkich. I ta łaska uczy nas tego, jak żyć w Boży sposób. To jest nieprawdopodobne. I gdy ja myślę o tej historii, to widzę to, że Bóg tak bardzo kocha zgubionych, tak bardzo kocha odrzuconych, tych, którzy sprawiedliwi tego świata potępiają i odrzucają od siebie. On ich kocha. I wiecie, i ta historia pokazuje mi to, że bez względu na to, jak daleko jesteś od Boga, jak bardzo zbłądziłeś w swoim życiu, to jest nadzieja. Jest droga powrotu, jest droga dla Ojca. Bo w Izajasza 30,18 jest powiedziane, że On czeka, aby okazać łaskę. On czeka na Ciebie. I On czeka tak, jak ten Ojciec z otwartymi ramionami. Żebyś przyszedł tymi ramionami, na których są ślady po gwoździach, które zostały wbite w Jego ciało. I On chce okazać Ci łaskę. On Cię przyjmuje nie dlatego, że zasłużyłeś, czy zasłużyłaś na to, ale dlatego, że On taki jest. Że On jest Bogiem pełnym łaski i miłosierdzia. To, co Mojżesz doświadczył, że jesteś Bogiem, który jest pełny łaski, miłosierdzia, bogaty w miłosierdzie i tak dalej. To jest niesamowity obraz Boga. Wiecie? Tak, wiem, Boża łaska jest radykalna. I to jest coś, czego naturalnie nie jesteśmy w stanie zrozumieć. No bo mówimy sobie, myślę sobie, to jest niesprawiedliwe, tak nie powinno być. Dlaczego łaska, przecież łaska jest... Ci robotnicy w winnicy, dlaczego ci, którzy pracowali 8 godzin, dostali tyle samo, co pracowali godzinę? To jest niesprawiedliwe. Boża łaska jest tym, co przyjmujemy przez wiarę. I dziękujmy Bogu za to, że On nam okazał łaskę. I wiecie, to jest niesamowite, bo On wrócił, ten syn wrócił do swojego ojca, bo zrozumiał, że tam w domu Ojca jest kochany. Jego Ojciec go kochał. I On kochał go nie dlatego, że On robił wszystko, co właściwe, wszystko tak, jak należy, ale dlatego, że był Synem. Wiecie, to jest niesamowite. Ta łaska jest tak potężna, tak cudowna. I to, co dzisiaj już chciałem zakończyć, to jest to, że po prostu łaska dla tych, którzy się zgubili, jest tak niesamowita. I Bóg okazuje nam tą łaskę właśnie nie dlatego, że zasłużyliśmy, a dlatego, że On taki jest. On jest pełen łaski. Wiecie, i jutro, jak Bóg da, będziemy mówić o drugim synu. I to jest coś bardzo istotnego, bo ja myślę, że jak popatrzymy w swoje życie, to w sercu każdego z nas możemy znaleźć tego starszego brata. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy właściwie rozumieli, czym jest łaska. Żebyśmy jej nie odrzucali, ale żebyśmy przyjmowali i żyli tym każdego dnia. Także ciąg dalszy nastąpi. Panie, tak dziękuję Ci za to, że możemy być tutaj. Prosimy Cię, abyś błogosławił resztę tego nabożeństwa. Powierzamy je Tobie.
Twoim świętym imieniu. Amen.